1%, wasz 1% to 100% serca. Z taką dewizą Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca trudno się nie zgodzić, bo to, co dzieje się dzięki wsparciu podatników, nie sposób opisać w kilku słowach, podkreślają prezesi zabrzańskich organizacji. Mamy akcję Wszystkie Dzieci Są Nasze, gdzie wspieramy ich w postaci zakupu, czy książek, czy artykułów szkolnych, tak samo i odzieży. Jeżeli chodzi o większe dla dzieci jakieś akcje, to są akcje typu wycieczki, to są akcje integracyjne, to są akcje pokazywania Polski. Oprócz tego ten 1% idzie nie tylko na dzieci, ale jak Państwo wiedzą, w Zabrzu wykonują się cuda. Ostatnio mieliśmy przykład maleńkiej Majeczki i te pieniążki też idą na wsparcie szkoleń dla personelu medycznego, dla lekarzy, dla pielęgniarek. My w zasadzie działamy praktycznie z tego 1%. Staramy się też szukać sponsorów, więc jest troszeczkę tych darowizn, ale raczej to są typowo dla danych osób, czyli dla potopiecznych. Nie ma takich ogólnych darowizn, z których moglibyśmy ogólnie działać, więc no w zasadzie ten 1%, innych środków za bardzo nie mamy, z których możemy działać, także dla nas to jest bardzo ważne. Ciągle rośnie liczba osób chcących podarować swój 1% podatku potrzebującym. Potrzebujących też przybywa i tu pojawia się problem, komu dać, by się nie zmarnowało. A wybór jest ogromny. W Polsce to 8241 organizacji, w Zabrzu 35. Oddawane kwoty też działają na wyobraźnię. Żeby uzmysłowić podatnikom, jaka pula jest przekazywana przez podatników czy Urząd Skarbowy w Zabrzu, to na wszystkie organizacje z naszego urzędu wyszła kwota powyżej 2,5 miliona złotych, z czego na organizacje zabrzańskie 0,5 miliona złotych. Warto również wiedzieć, co zrobić, gdy za nas rozliczenia dokonuje na przykład ZUS. Pomimo, że płatnik rozliczył, czy na przykład ZUS, emeryta czy rencistę za podatnika, również będzie można wykazać na 1%, tylko wtedy należy złożyć stosowne zeznanie podatkowe, odpowiednio PIT 37 czy 36. Organizacje zachęcają do oddania procenta w różny sposób. Często pokazują swoją działalność i podopiecznych, do których pomoc trafia. Swój sposób ma Fundacja Piastun. Niezależnie czy 1% jest czy nie, bo to wiadomo zależne jest od dochodu i od ulg, które ktoś ma, to pomaga mu ten PIT wypełnić. Jeżeli jest ten 1%, to przeznaczamy naszą fundację na naszych podopiecznych. Jest też możliwość wyboru potopiecznego. Dużo osób przychodzi, na przykład znajomych rodziny danej potopiecznej czy potopiecznego, i mówi na przykład, że na Kasie, Basie czy tam Asie chce przekazać, i my też oczywiście to robimy. Przy wyborze fundacji czy stowarzyszenia ważne, by pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, warto sprawdzić organizację, której chcemy podarować swój procent. Lista wszystkich dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów. I po drugie i najważniejsze, samemu podjąć decyzję.